A, jeszcze jedno. Słuchajcie, jest taka sprawa. No jest dużo widzów moich. Patrzcie, jest piłeczko, jakby nie było. Oczywiście Żuber. Ale to nie o tym mowa. No słuchajcie, taka sprawa, no. Też kolejny ciężki temat, słuchajcie. Ciężki temat, cholernie ciężki. Ja nie chcę tych pieniędzy, bo myślę, że zrobilibyśmy jakąś fundację albo coś, nie wiem, no kurwa, nie wiem. Tak, żeby do mnie żaden grosz nawet nie przyszedł. Słuchajcie, no jest sprawa taka, no ciężka sprawa. Kurwa, kolejna rzecz, z którą ciężko mi rozmawiać w ogóle. Chyba, kurwa, najebie się piwacha. Jest taka sprawa, że słuchajcie. Mówię tu do widzów Meksykanów, nie tylko, i do innych fanów też, nie? Mam koleżankę w Bydgoszczy, która po prostu jest, no jest kaleką, no. Ciężko mi to mówić, wiecie, kurwa, ale dobra, ale sama mnie poprosiła, żebym to powiedział. Jest kaleką i słuchajcie, ona potrzebuje protezy do nogi. Nie wiem, ile taka proteza kosztuje, taka dobra już proteza, nie mam zielonego pojęcia, nigdy się z tym, nigdy nie miałem potrzeby mieć protezy, nie, oby było tak dalej, no. I powiem wam szczerze, że no, prosiła mnie, żebym może do was zaapelował, no jeżeli chcecie tą protezę, to jakoś coś musimy kupić dla niej, tą protezę, to do nogi, nie wiem czy do prawej, czy do lewej, to trudno mi powiedzieć, bo jeszcze tego nie wiedziałem, znaczy nawet nie wiem, czy jest różnica prawa, czy lewa noga, jak protezę zakładasz, i na rehabilitację, nie wiem ile to wyjdzie pieniędzy, pewnie to są ogromne koszta i ją nie stać na to. Jeżeli będziecie chcieli pomóc, no to się odzywajcie jakoś cudem natury. Jakoś to zorganizujemy. Na pewno ani zyle nie wezmę z tego. Ani złotówki. Ani złotówki nie wezmę. Wszystko pójdzie na ten cel. Także jeżeli będziecie chcieli pomóc jej, lub macie może jakichś znajomych, którzy, mówię o dziewczynie zbyt gorszy, którzy no są w stanie załatwić protezę taką, nie? Lub jej pomóc. No bo przede wszystkim to słuchajcie, musi być proteza, żeby mieć rehabilitację. Bo ona cały czas siedzi na wózku, mi jej trochę żal, no. Nie chcę opowiadać jej historii, bo to ona sama musiałaby opowiedzieć i mi się wydaje, że to jest jej historia, nie moja. W skrócie została mocno pobita. I uważam, że powinniśmy jej pomóc. No ja kurwa też będę się starał, ale nie wiem jak, bo nie mam z czego tak do końca pomóc jej, ale przynajmniej medialnie, spróbuję medialnie to kurde wszystko wyciągnąć. Może do TVN-u zadzwonię, nie wiem, zobaczymy. No w każdym razie powiem wam szczerze, no jeżeli chcecie jej pomóc dziewczynie, która kurde naprawdę jest ładną laską, I kurde, jest na chodzie. Znaczy, do końca nie jest na chodzie. Ale jest na chodzie w sensie umysłowym. To jak będziecie mogli, to dajcie jakiś pomysł. Będziemy zbierać pieniądze. Może nam się uda. Może się uda. A to by był najpiękniejszy cel, jaki bym zrobił w życiu chyba. Bo już piękniejszego celu bym nie miał. Naprawdę, mówię wam szczerze. Przepraszam, że drugi raz nagrywam, bo po prostu wyleciało mi z głowy, nie? Dopiero teraz przypomniałem sobie, że właściwie, że wczoraj rozmawialiśmy i no kurwa, no. Same ciężkie tematy, powiem wam. Same ciężkie tematy. No, także jeżeli macie ochotę, jeżeli ktoś ma sposobność nawet jakiś lekarz zbyt gorszy, czy ktoś, to... No to proszę o pomoc jakąś, no. Pierwszy raz proszę o coś.
bo moim zdaniem ona zasługuje na tą pomoc. Także trzymajcie się jeszcze raz. Mówiłem, że jakieś traumatyczne dzisiaj będą kurwa filmiki, no. No i jeszcze pociąg mi tu jedzie. Znaczy jedzie, jedzie. O, stamtąd jedzie. No, także jeżeli macie ochotę i chcecie pomóc, to pomóżcie dla niej, nie dla mnie, dla niej. Pomóżcie dla niej tą protezę kupić. Pewnie jak każdy da po te 50 po 100 zł, to kurwa się nazbiera. Nie wiem, ona coś tu mówiła, około 13 tysięcy to wszystko kosztuje. Coś takiego, nie? No na pewno nie 1300. Także jak to się mówi, od ziarnka do ziarnka, ale zbierze się miarka. Jedzie już pociąg. Już widać. Także uważam, że nie, ona zasługuje na to, moim zdaniem. Ja wiem, że dużo ludzi uzna z Bydgoszczy. W ogóle pozdrawiam Bydgoszcz. Ale, no, ale zasługuje na to. Niech dziewczyna chociaż wyjdzie sobie normalnie na ulicę. A nie tylko siedzieć w domu na wózku inwalidzkim, bo tego nikomu nie życzę. Nikomu. Jedzie pociąg z daleka. I na żubra nie czeka. Także słuchajcie, no naprawdę, skupmy się na tym. Kurwa, pociąg mnie rozprasza. Skupmy się na tym i jeżeli macie ochotę pomóc, to pomóżcie dla niej na razie. A jak to zrobimy, to jeszcze nie wiem. Będziemy musieli to jakoś zakombinować po prostu. O, jest Iwar. Jak ja mam bar tu. Będziemy musieli zakombinować, słuchajcie, naprawdę. Pozdrawiam cię, Ilonka. Jeszcze raz serdecznie. Przynajmniej spróbuję ci pomóc. Czy mi się uda? Nie wiem. Spróbuję. Na razie.